Cześć wszystkim, z tej strony Ikul i witam was w grze o nazwie Robocraft. Jest to połączenie gry World of Tanks bądź War Thunder, jeśli ktoś grał. Była to gra taka, że bijemy się czołgami, są dwie drużyny. No i wiadomo, są dwie bazy, można przyjąć bazę, można wyniszczyć wszystkich wrogów. No i ta gra mniej więcej na tym polega. Tyle, że połączone jest to z takim minecraftowym stylem budowania, budowli z klocków, co zresztą widać po mojej tutaj klockowej budowli, moim pojeździe. Jest to żuk MK1, tak go nazwałem, bo wygląda zwyczajnie jak żuczek, czyli tu ma dwie takie fajne czułki, tu ma taką skorupę fajną, no ogólnie fajnie wygląda. Nie wiem, czy akurat taki pomysł mi się wczoraj wbił, ale to jest naprawdę spoko. Gram to w zasadzie z dwoma kolegami od czasu do czasu, więc nie jest źle. Pod tabem mamy taki krótki tej pasek narzędzi, jest tu inventory, czyli ekwipunek, jest tutaj skup bloków, jest tutaj drzewko technologii, które właśnie odblokowujemy sobie nowe rzeczy za te punkty TP, które dostajemy praktycznie po każdej walce. No i wiadomo, są jeszcze potem kolejne ten poziomy. Nasz pojazd, jeśli będzie zbudowany z lepszych klocków, będzie mieć lepsze na przykład koła, lepsze bronie. Będzie nam rósł ten pasek, który widzicie u dołu ekranu, jest to pasek tieru. Czyli jak wiadomo, w World of Tanks też tak właśnie te tiery są tutaj. Tier się podwyższa po prostu budując lepszą budowlę. Dalej, jak widać, ja mam obecnie 5. poziom. Kurczę, te cyferki z frapsa mnie zasłoniły, ale pamiętam, że miałem 5. I widzicie obok taki pasek CPU. Jest to ilość klocków, jakie możemy użyć do zbudowania naszego pojazdu. Teraz limit jest to 469, ale z każdym poziomem to rośnie, więc na poziomie tam, nie wiem, 30 macie już koło 800, więc naprawdę można taką wielką budowlę zbudować, że no, można się za łeb złapać. No i dobra, nie będę tutaj więcej kombinował, bo tutaj mówię, no, możemy prawym usuwać, wybieramy lewym, możemy obracać, możemy stawiać, budować. Tu jest, o, siedzenie mojego pilota. To jest takie urządzenie, które zbiera sygnał z radaru. No i cztery działka drugiego poziomu. Dobra, sprawdźmy sobie jakąś tam walkę. Mówię, tutaj szukanie pojedynku, tudzież meczu trwa zaledwie do kilkunastu sekund. O, widzicie, już znalazło. Planeta to jest Mars, czyli no, bijemy się tutaj nie na Ziemi, a no w takich, na innych planetach. Mapy są chyba 3 z tego, co mi się wydaje. W przypadku parę ścin, ale to jest normalne podczas zaczynania się rundy. No i zaczynamy, dobra. O, poczekaj, już ma te lepsze bloki. I dalej jest tier 1, dobra. Nie wiem, czy ten drugi. Dobra, ruszę tędy. Widzicie, jakieś takie ściany są, za którymi się możemy ukryć. Tam ktoś już strzela. Spróbuję to chociaż kogoś zabić, chociaż widzę, że dwóch u nich zginęło. Kurczę, dobrze. Na razie mamy przewagę, ale nie chcę tutaj. Ja tu zaraz nie zaszli. Od tyłu raczej nie powinni. Kurczę, coś mi tu już strzeliło. Ciekawe skąd. A jest. Widzę. Ginisz, maciarzu, dajesz go. No i fajnie ogólnie to jest, bo mamy pojazdy nie tylko takie kołowe, ale też latające. Od czasu do czasu można gdzieś zobaczyć pojazdy właśnie, które unoszą się wysoko w powietrzu. I pojazdami latającymi też tutaj można grać, to jest naprawdę fajna sprawa. Naprawdę polecam. O, widać, niektórzy robią takie czołgopodobne maszyny. Kurczę, co, snajperką to naprawdę masakra. A, dwa działka mi żal. Tu gdzieś jakiś jest. No i tam jest ten czołg, który mi się nie podoba. Dosyć blisko oni tu są. Staram się jakoś
Kurczę, ci snajperzy są masakryczni po prostu. A! Tu mnie zajechał. Gin, 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 gin. A, no i po mnie. Nie dam się, mam jeszcze jedno działko. No i przegrywamy, gdy zginie nasz pilot. O, ale sobie go zabarykadował. No już sobie mogę zrobić. No. No i to by było tyle, jeśli chodzi o moją rozgrywkę tutaj. No i tam zawsze dostajemy jakieś punkty technik. O, tak w ogóle fajnie to wygląda, jak nam się ten odbudowuje. Nasz pojazd. Mógłbym to jeszcze coś spróbować zbudować, ale nie wiem, ile by mi to czasu zajęło. Nie wiem, mogę spróbować co zrobić, tak w międzyczasie. Zbudujemy pojazd latający, jeśli w ogóle mam do tego materiały. Powinienem coś mieć, mam, dobra. No i dobra, zbudujemy jakoś tak, tak, tak. No i wszystko tak sobie stawiamy. Tu tak, jakoś tak zakręcę fajnie, ciach. O, to są te hoverblady. Jak to się jakoś nazywa? Hoverblade, tak, czyli te takie do szybowania. Tu damy jeszcze z tyłu, damy z przodu. Mogę jeszcze dopalacz ewentualnie dać. I tu sobie też jakieś bronie, działka czy coś takiego. Tutaj zamontujemy sobie działko. Aha, nie może, to przeszkadza. Kurczę, wiem, że można jakoś budować w powietrzu, żeby te właśnie... O, coś takiego. Tak, żeby nam było jeszcze pod blokami stawiać te działka, bo wiem, że można. O, wtedy one tak tutaj są przyczepione. Teraz tutaj zawadzę i sobie to usunę. Tu dam sobie ten kokpit. To gdzieś siedzisko naszego głównego bohatera. Pach. Jakieś tam szyby. Bo nawet tak o tutaj damy, o. Jeszcze będzie jeszcze lepiej. Mówię, tych bloków to jest multum, się można naprawdę bawić. Jakieś takie fajne, no niezrównane z konstrukcje. Ciach, ciach, jak to teraz ładnie wygląda. I chyba to zabiorę. To mi przeszkadzało. I tutaj dam to. O. Chwilę, chwilę, tak o. O, no i dobra. To się chyba się nie będzie trzymać, więc tutaj zamocuję to w ten sposób. Fajnie było to jeszcze zamknąć, ale z tego co pamiętam, to trzeba chyba 3 bloki nad siedziskiem, żeby to się w ogóle zamknęło. Możemy tak jeszcze to wyrównać, o, żeby taki ładny opływowy kształt miał. Mówię, ja tam się bardzo lubię w takie rzeczy bawić.
No, wygląda trochę śmiesznie, bym powiedział. Ale tu właśnie o to chodzi. Żeby te budowle wyglądały unikatowo, żeby nie było takich samych dwóch statków. Już za bardzo nie mam jak dorzucić tego. A jak dam tutaj i teraz weźmiemy sobie P. P to jest praktyka, czyli możemy sobie sprawdzić, jak nasz samochód, no pojazd sprawdza się na polu walki. No i tak jak myślałem, jest niestety źle wyważony. Co za tym idzie, no nie będzie działać tak jak chciałem. O kurczę, no nic. No i jak skręca w lewo, to mi skręca w prawo. Co to ma w ogóle być? No i tutaj możemy się z botami bić, wiecie, ale taka walka z botami to nie, dobra. Już mówiłem koledze wczoraj, że się nie będę bawił w pojazdy latające, bo... No po prostu nie umiem ich budować, trzeba zawsze skupić się na dobrym wyważeniu takich pojazdów. A mi się naprawdę nie chce z tym kombinować. Dlatego wolę zrobić coś, co się w ogóle trzyma ziemi. Dobra, zagramy sobie jeszcze na rundę tym moim żukiem MK1. To battle. Ogólnie dużo Polaków tutaj, no dużo Polaków tutaj jest. Siema, a już nie napiszę. Znaczy wczoraj byłem, to też dużo dzieciaków, dużo Polaków tutaj pisało. No i wiadomo, tam znaleźć sobie drużynę, pluton czy coś takiego to raczej nie problem. O, tier pierwszy, teraz może będę większe szanse mieć. Co to było? Jaki fajny. Patrzę, dużo takich czołgopodobnych mają, tak jak ten tutaj The White Wolf. O, takimi kostkami jeżdżą. Ten to w ogóle ma jakąś z dupy budowlę. Co to w ogóle jest? Idź się z tym schowaj, koleś. A to jest ciekawe, bo zobaczcie, jak oni mu zniszczą to, te takie te, to on będzie dalej jeździł na tych czterech oponach, które ma na tym takim malutkim samochodziku. Dobre to jest. Dobre, ciekawe i śmieszne, naprawdę. Patrzę. Rzuć mi coś. Ej, no spieprze, gdzie tu we mnie wjeżdżasz, ty? No mówię, to jest właśnie bugi, że jak się coś, kogoś się wjedzie i tak dosyć porządnie, to ten ktoś się może w ziemi zaklinować. Mi się już zdarzyło takie coś w zasadzie wczoraj i przedwczoraj zresztą też. No i mówię, to jest nieprzyjemne, więc... myślałem, że to jest koleś. No ale wiadomo, to jest jeszcze alfa. Ta gra to jest jeszcze w fazie alfy. No, jaki fajny. Gdzie oni są? Tu! Gdzie on jest? Jak on tam wlazł? Dawaj szmaciarza, jedziesz go. O, trzech tych jest. Teraz skupił się na kolesiu, który nic nie robi, a zostawiał tych typów tutaj ze snajperami. No to jest normalnie poezja. Dobra, jedźcie. Osłaniam was. Dobra, padł. Tu jest. Mój. Nie. Jeszcze kogoś wypieprzył, spróbuję pomóc mu wstać.
wstawaj, ziom. Czyżby? Kurde, bazę nam przejmują. Back to the base. Nie pozwólmy, żeby nam bazę przyjęli. Nie, no naszych jest tam więcej, więc raczej nie mają co liczyć. A, tam jeden zresztą został. Chyba nie zdążymy nawet dojechać. Nie, dobra, już koniec. Patrzcie, mój żółciek oberwał? Nie, raczej nie. Jakiś Rusek się chyba wkurzył, że nie pokonaliśmy tego ostatniego. Ale co ja poradzę? Gdam postrzelać sobie co najwyżej. No i tyle, i po walce. Bitwa wygrana, dostaniemy więcej kasy. Za wiktorii zawsze stuwa jest, no i tam... Za osiągnięcie, jakie uda nam się tam wprowadzić w grze. Jeśli mówię, zawsze można sobie coś odkryć. O, jeszcze Armored Prism, jeszcze tutaj jedno mi brakuje, to zaraz sobie odkryję. No ale dobra, patrz, już materiał ma ponad 15 minut, więc to zostawię. Jeśli wam podoba się gra, to naprawdę zapraszam. Nie wiem, siema. Jeśli wam się gra podoba, to mój nick to jest ikul666, możecie mnie dodawać do znajomych. No i tyle. Dzięki, na razie i trzymajcie się.